Marszałek, panie ministrze, mam dwa pytania. Pierwsze, w uzasadnieniu do projektu tej ustawy są stwierdzenia mówiące o tym, że to obciążenie rośnie w odniesieniu do pracodawców o 2 punkty procentowe. Chciałem zapytać pana ministra, czy zdaje sobie sprawę, że pracodawcy mają instrumenty przeniesienia tego obciążenia na pracowników. To są różnego rodzaju dodatki i że najprawdopodobniej w najbliższym czasie te dodatki zostaną pomniejszone, żeby koszty tego dodatkowego obciążenia jednak ostatecznie ponieśli pracownicy. I czy w tej sytuacji mówienie o tym, że nie będzie to miało negatywnych skutków dla rynku pracy, są uprawnione? I drugie pytanie. W uzasadnieniu również znajduje się stwierdzenie, że dotychczasowa obniżka składki nie spowodowała specjalnych reakcji, jeżeli chodzi o poziom bezrobocia. Tam są takie tabele pokazujące, że ten poziom bezrobocia zmieniał się wraz z koniunkturą. Skoro tutaj w imieniu klubu parlamentarnego, już kończę pani marszałek, w imieniu klubu parlamentarnego Prawo i Sprawiedliwość, pan poseł Wippler wykazał, że ta głęboka obniżka składki spowodowała znaczący przyrost miejsc pracy. W sumie to było 930 tysięcy, ale szacujemy, że przynajmniej 1/5 z tego przypadała właśnie na efekt obniżenia składki. To czy pan zdaje sobie sprawę, że teraz zwyżka składki może spowodować proces odwrotny? Czy tego dla miejsc pracy po prostu zostaną zredukowane miejsca pracy? Czy takie tego rodzaju szacunki resort przeprowadził? O ile tych miejsc pracy ubędzie w wyniku tego ruchu? Dziękuję bardzo.